zabity jeden celny strzał z tego AK może okazać się skuteczny realem, no to runda jest dla nas. Cześć, witajcie moi drodzy, w dzisiejszym materiale przedstawię wam szoty z dzisiaj w CSGO i tak jak zwykle mam dla was giveaway na kostkę Good Knife, Brightwater, Minimalware i aby wygrać trzeba subskrybować kanał razem z dzwoneczkiem, polubić ten materiał, zalajkować mój fanpage, zafollowować mnie na moim nowym Instagramie, bo jeszcze nikt mnie tam nie followuje oraz napisać komentarz z godziną, o której oglądasz ten materiał. Napisz także w komentarzu Kingu i na ja przytnę ci serduszko. I standardowo 1000 łapek w górę i kolejny materiał wlatuje już jutro i tutaj z tego miejsca pozdrawiam 5 ostatnich osób, które polubiły mój film, mianowicie Oskara, Kubę, Adriana, Igora oraz Szymona. Na to oni wysłali mi SZC na fanpage. Jeżeli ty też się chcesz tutaj znaleźć, to już wiesz co zrobić. Dodatkowo każda łapka to 1 cent więcej do następnego giveawaya. Także trzymaj się i cześć. Nie podchodzą Ritz, teraz Plesen, będzie walka, no ale Plesen okazuje się być lepszy w tym zestawieniu. No i terroryści teraz spokojnie wychodzą, Tasy również jest nieżywy. No dziwnie rozegrane przez zawodników Kingwin, bardzo agresywnie, tutaj nie było covera. No ale Ritz jako tego, że nie wygrał tej walki, no to ta runda wygląda tak, a nie inaczej. Terroryści mają przejęty ten bombsite, ale mamy jeszcze trójkę zawodników Kingwin. Tam bomba jest plantowana, chociaż jeszcze przestał. DJ dopiero teraz. Ralen wykrywa, no Ralen zabija osobę, która plantowała. Był to DJ, mocno bity, 7 HP na koncie. No i zobaczmy, bo jest to prawda wyrównanie. Ta bomba gdzieś wyleciała przy bombsite. Jest sprytny boost ze strony Kingwin. Maus tutaj na razie nie widzi przeciwników, ale wydaje mi się, że widzi bombę. I za moment, jeżeli zawodnicy Japa Leno będą chcieli podejmować i plantować tę bombę, to może być naprawdę ciężko. 2 na 2, Ralen 1 HP na koncie. No i teraz my nic, niestety nie widzieliśmy tego fraga, ale zostaje sam relaksa w sytuacji 1 na 2. Ma 20 sekund do dyspozycji, ma także bombę, która leży na ziemi. Nie wiem, czy spodziewa się swojego przeciwnika właśnie od tych stron, czyli od dżungli i od konektora. 14 sekund chyba spali Minisa, który będzie musiał uciekać z tej pozycji. Relaksa i Minis, musiał zginąć, ale Ralen, zobaczmy, 1 HP na koncie, relaksa, jeżeli będzie plantował na jego widok, no to już jest drugie. On jako jedyny z CZ-ką, no i Maus odwrócony, zaraz może się bardzo zaskoczyć, no Maus skupił się na zawodniku z shorta, bardzo dobrze, relaksa jest już nieżywy, Maus daje nam nadzieję jeszcze na tą rundę, no ale tutaj od bombside już DJ wychodzi, chociaż Ralen przychodzi szybko do odpowiedzi, dużo fragów w tej rundzie następuje, ale mamy lekką przewagę, sytuacja 3 na 2, ale nie mamy przewagi i broni. Są pistolety u Minisa, u Ralena, Ritz jako jedyny z AK, czemu może cokolwiek zrobić w tej rundzie, Batten już mocno obity. Zostaje Freddy, osamotniony. Ritz i Minis, Minis już tutaj przychodzi na plecy, więc jest otoczony zawodnik. No i spójrzmy, skupmy się może na nim, zobaczymy, czy zawodnicy Kingwin znajdą na niego jakąś taktykę, jak tutaj to zrobić, żeby Freddy na nich wychylił w końcu. No, Ritz baituje go w lekki sposób, podchodzi. Ritz chyba wcelowany, ale żeby tutaj nie zabił fajnik, jednak Freddy okazuje się być lepszy. No i Minis osamotniony z pistoletem. 16 sekund do końca, ten czas goni. Minis, petka w ręce, nie pokazuje się, ale Freddy widzi jego nogi. No i Minis jest nieżywy. Hapaleno, niech będzie taka nazwa. Do 11, ten wynik wygląda zdecydowanie lepiej. Tym bardziej, że jeden celny strzał z tego AK może okazać się skuteczny. Ralen, no to runda jest dla nas. Przepięknie, Ralen tutaj wyczekał na spokojnie. Widzimy to opanowanie ze strony. Witam was bardzo gorąco na drugiej mapie, mapie The Train w meczu Hapaleno vs Kingwin w ramach półfinału turnieju Masters 2. No i zobaczmy, jak zwońcy Kingwin poradzą sobie w tej pierwszej rundzie pistoletowej, na pewno w ważnej rundzie. W całym obiegu tego spotkania Lesen zostaje osamotniony na tym bombsidzie. Jeszcze ma szansę z tego uspa ustrzelić jakieś magiczne głowy, ale to będzie niezwykle ciężkie zadanie, bo mało skończy tę rundę bomby. Będzie 4 do 1. Zawodnicy Hapaleno wyjdą na 3-rundowe prowadzenie, ale mamy na szczęście pieniądze po tej zaplantowanej bombie, bo tak byłoby naprawdę ciężko. No i spójrzmy, bo wychodzą na prowadzenie w tej rundzie zawodnicy Hapaleno. DJ eliminuje przy małej drabinie, Plesen dokłada kolejnego fraga. Wyeliminowany z zamku jeden z zawodników z Polski, a był to oczywiście Maus. No i spójrzmy, bo tutaj te fragi pojedyncze lecą. No nie wiem, co tutaj się dzieje z zawodnikami Kingwin, oni pojedynczo umierają. No DJ pobawił się z Tazem. No i tak naprawdę bez straty, no tutaj jakby
bez jakiegokolwiek planu zawodnicy Kingwin w tej ostatniej rundzie pierwszej połówki i kończy nam się ta pierwsza połowa dokładnie takim samym wynikiem jak na mapie poprzedniej. 9-6 zawodnicy Hapaleno wychodzą na prowadzenie i słyszymy się tuż za moment. Zostańcie z nami. Jeżeli mieliby przegrać na przykład tę rundę, Maus eliminuje już Plesena. Ralen już dochodzi tutaj do pomocy. Taz także zabija. Podzielili się tutaj po jednym fragu. Ralen dojeżdża tutaj już bez skrupułów. Zabija w kolejnego przeciwnika i bez straty. I jeszcze będzie kosa od Ralena. No tutaj problemy. No Ralen nie powinien się tak bawić, mi się wydaje, bo ta broń co prawda zostanie przekupiona, ale zobaczymy, czy tak będzie i tym razem. Zauważył chyba Ritza głowę, no jednak udaje się, sytuacja nagle 2-4, ten boost po raz kolejny skuteczny, a mnie zostaje ze snajperką tutaj. I będziemy mogli wyjść na jednorundowe prowadzenie, chociaż jeszcze niczego nie mówmy, bo ta bomba gdzieś tutaj w okolicach prawie że respa. Ralen wyczekał Batena, który sprawdził, czy nadal znajdują się zawodnicy Kingwin na bombsidzie B. Teraz dał informację, że na pewno tam się znajdują. Zobaczmy, bo DJ ma szansę. No tutaj dobrze, że nie został i nie poczekał, bo gdyby zabił właśnie Risa, to mogłaby nawet wypaść paka. Riz coverowany przez Mausa, za spalony, ale jeszcze oddał nawet jeden strzał. Maus jeszcze sztywnie wcelowany, ale drużyna Japa Laibul Balbulba wygrywa z nami 16-9. 40 sekund do końca. Get Right, no jednak wystawiony na pożarcie. I tym samym 5-2 zostaje tylko Rez oraz Forest. Forest jeszcze z jednym fragiem, ale czasu coraz mniej. Za BSM ustawiony za WP, jeden z zawodników Ghost Gaming. Zabroza po raz kolejny, po raz czwarty. No i co z tego wyjdzie? Na pod Edwardem schowany jest Dupri, jednak powoli zmienia swoją pozycję i próbuje złapać ciągle wychylającego się za ściany z jego. Ale jednak AZ spokojnie do samego końca. Dali reszta drużyny przygotowana, 40 sekund do końca na podejście przygotowany jeden z graczy Optik. Niko wciąż liczy, że ktoś za chwilę wychyli się pod celownik. Niko z drugim fragiem w tej rundzie, Niko z trzecim, ależ pięknie to zrobi. Sekund do końca, podejście pod bombsite B, bardzo szybkie zresztą. Czy ktoś w ogóle zdąży zareagować? Rez jednym fragiem, Rez odpada. 13-9, może za chwilę ten 14 punkt, tym bardziej, że Kusta spodziewa się tego, że właśnie Lekro na blisko jest ustawiony, ale nie, tutaj chyba 4-3 jest grane przez Kustę i to może być ogromny problem. Lekro, no zobaczmy, teraz jednak w porę zauważył Kusta. Ten flash chyba nie tak do końca miał wyglądać, rzucony flash przez Krutera, no i ten jak widać w pełni zadziałał, dwa fragi na Krutery, może nawet 3, Tarik również do tego wszystkiego się dorzucił, no i zostaje tylko biedny Sany, który daleko powinien przyjść na gotowe, a nic tutaj nie zostało zrobione, tak więc 7 punkt dla Mibry. Nic nie widzę, Bardzo zabawa, w ogóle leży. Czysto. Phoenix. Wybiegł. Nice. Ale Phoenix jeszcze jeden, na dół wyszedł, na wodę. Oh Jesus, pomiędzy Tary gdzieś. Nice try. Jebałam. Gramy co? No ja powinienem zabić. Gramowa bezkowa. Ej, dajcie mi na tykietę. Weź co. Ja idę do S. Raził. Chuju. No, ten jest lepszy. To trzeba później go rzucać. Duro lub Altix znowu. Co wszystko zapiszesz i później to gdzieś rzucimy. Tak, ten wchodzi. Kurwa, powinienem się tego spodziewać. Nice. Uff, he sucked. Yeah. Bejtuje całe życie. Idzie. Jeszcze jeden, take down. Kiedy Saiken się grać nauczył? Śpi? Leży bad? Żółta. Żółta. Słopa. Jebać. Bus B, bomba B. Paka B. Łooo! B jeszcze, B ostatni. To chyba. Na base jest. Okej, 3, 2, 1, go. No. Right side dead. Left side dead.
Short, Edward. Still Edward. Nice robo. Ja, pierdzo. He's low HP. Блять! What the fuck? I don't know, блять. Понг, ты мог выйти чуть левее и зарезать. Я правильно. Пикаю.